Witam Was bardzo serdecznie z tej strony runicznej. Dziś chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek z cyklu Zagrajmy w Space Heaven. A wprawdzie jeszcze w tym momencie zbieramy z tego wraku różne surowce. I jak widzicie, jeszcze tutaj odpady intra zostały. Infra, przepraszam. I jak na pewno się pozbiera, to na pewno jeszcze troszeczkę odpadów kadłuba będzie, bo tutaj widać. Nawet wizualnie widać, że jeszcze będzie. Natomiast troszeczkę stateczek się pozmieniał. Jak widzicie, dobudowałem tutaj czwarty silnik. Tutaj zacząłem ustawiać energię słoneczną, która w domyśle ma zmniejszyć pobór mocy przez generator, który już... nie ten guzik. Które już w tym momencie jest mniejsze, bo w tym momencie on produkuje od 8 w granicach do 20, a jest w stanie nawet 50, a te generują około 2, czasem 1, czasem mniej. O, ten tu najpierw w ogóle nic nie produkował, więc liczę, że dzięki temu będziemy w stanie dużo dalej przelecieć na prętach, które mamy. I tutaj planuję zbudować pozostałe. Jeszcze tu będzie. Tu będą po 2 i tu jeszcze 2. I tutaj będzie takie miejsce solarnej energii. Zagwozdkę mam teraz, bo tu chcę całkowicie pozbyć się, przynajmniej póki co, tych paneli. Ja w ogóle przenieść tutaj. Gdyby nie to, że mają za dużo zajęć, już bym to zrobił. Natomiast póki co staram się im za dużo naraz nie dawać, bo i tak mają bardzo dużo pracy. Przemyślałem to sobie. Myślę, że działka przestawimy w to miejsce, te miejsca, tu. A kokpit przesuniemy troszkę bardziej do przodu. Mamy tutaj jeszcze troszeczkę miejsca, więc myślę, że tutaj. Jeszcze nie mam do końca pomysłu, jak kokpit zrobić. Myślę o czymś takim. Okej, tu mamy... Coś mi się nie zgadza. Jest parzysta liczba. Jest parzysta liczba. Dobra. Dobra. Tu jeszcze w ten sposób. Tu jeszcze w ten sposób. W ten sposób. I tu po bokach dać te drugie stacje. Te pozostałe dwie. Na przykład w ten sposób. O. Albo inaczej jeszcze zrobić. O, szkic. Powiększyć to. O, tu wstawić jedno, tu wstawić drugie, dwa będę mieć na środku. I wówczas tu będę mógł wstawić odwrócone. O. O, i coś takiego mi się podoba. I tu wtedy na spokojnie wstawimy jeszcze dodatkowe dwa turety. Będziemy mieć łącznie 4. Czyli to już będzie 6-10. A ile to zajmuje? To zajmuje 2. A turet też 2. Czyli jeszcze 6. Okej. Czyli jak będę mieć 6, to zostanie mi jeszcze... Będę mieć 12, czyli zostanie mi 4. O, to można jeszcze będzie coś pokombinować. O. Tu już mam, można to podłączyć, ale teraz tak, to odłączymy, i jeszcze to trzeba odłączyć, o, teraz tak, to podłączymy sobie, daj mi energię tu, a teraz tak, stąd przenieś mi energię tu, a tu podłączymy do głównej sieci, o. Trzeba będzie tu zrobić jeszcze jeden rozdzielnik energii. Bo ten makaronik energii, który ja tutaj mam, jest straszny. A, tutaj trzeba by było jeszcze ścianę zbudować. Nie jest ona konieczna, ale ja lubię mieć w ten sposób zrobione. I tu mam tak,
Tak, o. I będzie fajnie. Może jeszcze tu nawet zbuduję. Póki co tylko po ścianie. Nie mam wystarczającej ilości bloków infra, żeby to zrobić, więc póki co nie będę kombinował. Okej. Teraz to mi demontujcie i od razu będzie można zrobić którejś z tych. Wolałbym, żebyście mi to zrobili w pierwszej kolejności. O. W sumie to można w ogóle anulować póki co. Jak tam ze zbieraniem wam idzie? O, już blisko. O, widzicie, pojawiła się niska wartość. To dlatego, że zostało rozmontowane. Z tego, co zaobserwowałem. I ściana się zwolniła i można ją rozebrać już w sposób na bloki kadłuba. Okej. Tutaj widzę, też mi robią. Co mi tutaj robisz? Pręty. A tu? Podzespoły. Okej, no to rób. Nie będę ci przeszkadzał. Zajęte. No właśnie. Za mało mam załogantów. Za mało. Tego jeszcze mi nie roz... A tu jest ściana, dobra. Tu już widzę, zbudowaliście. Zagwozdkę mam, nie wiem, czy was pytałem już, czy zrobić hydroponikę tu, jak tu mi się zwolni miejsce, czy może przenieść ją tu, a wtedy generator przenieść tu. Jeżeli hydroponikę zrobimy tu, to wtedy te tarcze trzeba będzie przenieść tutaj. Nie jest to problem, ale troszeczkę na pewno będzie roboty. Zresztą i tak roboty w przenoszeniu tego będzie od groma. Światła. O, o, o. Łącza. Tu mi podłącz. I teraz można stąd podłączyć do głównej sieci. Może nawet tu. O, bomba. Tam je tylko rozmontujcie i będzie dobrze. Robicie tu? Ładnie robicie. Dwójka was tutaj jest. O, już się skończyły bloki intra, odpady intra do zebrania, czyli tylko i wyłącznie już tylko te małe kapsuły tu będą przelatywać. O, te. I będą tutaj bloki kadłuba ściągać. A my w tym czasie będziemy musieli znaleźć, poczekać, aż bloki intra nam sprowadzą. No. Czy ty widziałem Space Heaven? On grał w Space Heaven? Byłoby śmiesznie. Dobra, to wrócę do was, jak już zbierzemy to wszystko. No i po dłuższym okresie czasu czekania, aż mi wszystko przetransportują, w końcu mi przetransportowali. A tutaj już zbudowali mi te dwa. O, i zaczynam zbierać następne. Przenieść mi to tu, poproszę. Okej. I jak tylko statek wróci, to my będziemy się stąd zabierać. Pytanie brzmi, gdzie lecimy dalej? Pominąłem z jakiegoś powodu to i to. Więc myślę, że w pierwszej kolejności udamy się tu, na ten kraniec galaktyki, obszaru, z którym badamy, i zobaczymy, co tam ciekawego jest. To oznacza, że będziemy musieli wrócić tu, tu, a tu. Zastanawiam się, czy tutaj nie wrócić też na chwilę jeszcze, żeby jeszcze pozbierać. Bo tu na pewno nie chcę lecieć. Tu te rozbłyski za bardzo utrudniają życie, tak samo jak tu. A tu też nie jestem w stanie przetrwać zbyt długo, więc te trzy są dla mnie niedostępne. A dużo surowca, szczególnie tu, jest dużo cennego surowca, który chciałbym zebrać. Może jak będę mieć dużo żywności, to zaryzykujemy, spróbujemy. Ale to jeszcze jest do zobaczenia. Dobra. To przygotowuj do skoku. Tutaj mi już Alia przybiegła do kokpitu i zaraz będziemy skakać.
Silniki się grzeją. Wszyscy są? Nie, dwa wehikuły jeszcze. Nie, dwóch ludzi. Jeden wehikuł. A, tutaj lecę. No, szybko, szybko, szybko. No, mam wrażenie, że zanim skoczymy, to prędzej zostanie mi wybudowany ten panel słoneczny. A nie, kalbinie. Dobra. A, teraz to nie skoczymy. Ile my w ogóle paliwa mamy? 6, malutko. Dobra, nie ma co, skaczemy. Bez kombinowania, zjedz i wracaj do kokpitu. Sonyja. Okej, może i tak być. I skaczemy. Najpierw tu. Potem tu. Potem tu. Potem tu. Nie, póki co będziemy zwiedzać dalej. Nie będziemy przekombinować przy tym na razie. I lecimy tu. Skok. Każdy ten skok w tym momencie kosztuje mnie 6 prętów energii. O, ale no cóż, umieść. Skacz. Od razu jak wyjdziecie, to skaczemy dalej. Biegniesz? Biegniesz. Dobrze. I zobaczymy, co tutaj mamy ciekawego. O, tu lecimy. Tu na pewno polecimy w pierwszej kolejności. To trzeba pozbierać. Mamy tutaj metale nieszlachetne. Węgiel trochę mniej. Lód nie jest, ale energium nam się bardzo przyda. I co, skaczemy? I skaczemy. Zobaczymy od razu, co my... O. Ale też będę chciał tutaj się zagłębić. Metale nieszlachetne są bardzo cennym surowcem. Umieść. Dobra, możemy cię zwolnić w tym momencie ze służby. To zbierzcie mi to, zbierzcie mi to i to. Węgiel w sumie jest najmniej cenny z tego wszystkiego tutaj, ale w najgorszym wypadku pójdzie na handel. O, chłodzą się. A i w międzyczasie też przenieście mi to. Nie mam surowców chyba, żeby zbudować następny. Ale to było w obiektach, energia... Nie. W tym momencie nie mogę sobie na to pozwolić. Ale mogę zacząć budować ten kokpit tutaj, o którym myślałem. Tak, myślę, że to będzie dobry pomysł. Usuń szkic. Tu mi nie będzie potrzebne. Tutaj też. Żeby w miejsce na broń. Nie. Zlećmy to od razu. I taki mostek mi zbudujcie. No, co robicie? A, poszliście spać. Dobra, w międzyczasie, jak tam magazyny? Ha, 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 magazyny wypadałoby tu przenieść, żeby głupio na środku nie stały. Więc tak, to trzeba przenieść gdzieś. A póki co postawcie mi to. Tu są grzejniki, tu są. Właściwie to ten mi jest niepotrzebny, zdemontujcie mi go. A, odzyskiwanie wody. Ha, ha, ha. W sumie to można przenieść tu.
No to i tak jest tylko praca, a w sensie tak jak to mi przenieście, powiedzmy póki co tu, niech będzie tu obok tego źródła wody. I od razu można tutaj zlecić zbudowanie magazynu. Tu bym chciał jeden mieć. Tu mi starczy miejsca na drugi. Tak, idealnie. W sumie potrzebne dwa. W razie czego zawsze możecie mi zrobić. Zdemontujcie. Czy poszliście już? Czy ktoś już zbiera? Nie, nikt nie zbiera. Kto jest u mnie górnikiem? Górnictwo Kelby, ale on też ma prato i lace. Laces. On ma na jedynce. To lód może. Tu nie wiem. Ale trudność wydobycia 2 to też jest dość łatwe. I to też. Czyli tylko węgla nie może. Trudność wydobycia 7. Okej. Tak jak wspomniałem, liczę, że mi poradzicie, czy tutaj zrobić ogrody botaniczne, czy tutaj. Bo już na pewno działka zrobię tu. Osłony będą albo tu, w zależności od tego, gdzie będzie. Gdzie będą uprawy, to one będą w tym drugim miejscu. Jak tam z energią stoimy? No, trochę produkuje tej energii mimo wszystko, więc z generatora zrezygnować w 100% raczej nie będziemy w stanie. Bomba, tu już zbudowałeś, to możecie mi to Tylko czy oni załapią, że trzeba to przenieść? Konsola interakcji, konsola uzbrojenia, to mi przenieście tu. A interakcji możecie mi. Nie. Tutaj bym chciał, żeby. To jest osłon, tak. Osłon mi przenieście tu. O, dokładnie o coś takiego mi chodziło. No wiem, że nie możecie się dostać, bo musicie któryś z tych rozmontować najpierw. Dużo mam do budowania. W sumie tylko ten generator, więc bym go anulował. I brakuje mi tego. Dobra, to anulujmy na razie, bo oni się ewidentnie tutaj nie mogą dostać. A nie, już robią. O. No to niepotrzebnie. Ale to mi w pierwszej kolejności rozmontujcie. Zrób mi to. No jak tu stoimy z tlenem? Tlen jest, temperatura jest akceptowalna. Dobrze? A tutaj sobie zrobimy interakcji oraz nawigacji. I w sumie to by było dobre miejsce, gdzie można było od razu przenieść tą. Uciekło mi słowo. Działko można od razu wstawić. To jedno można by od razu przenieść. Nie, można. Muszą mi to najpierw zbudować. Tutaj widzę, lód wydobywacie. Bomba.
O, to już mi zbudowali łącznik. Tu? Okej. Czy możecie mi to, jednak ten magazyn mi tutaj zbudujcie. Brakuje dwóch, no trudno. Energia, to jeszcze potrzebuję tu. Moment, jakby to rozmontować. To się łączy w ten sposób. Jeżeli to połączę bezpośrednio z tym, to jest już z tym połączone. A z tym nie mogę. Węzeł. Aha, ten jest pełny. Więc może tak obetniemy to i ten sposób go podpniemy. O. Wówczas ton będzie można rozładować i zdemontować. O, i będziemy mieć tutaj bloki energii, żeby to zrobić. No niestety, makaron energii jest strasznisty czasami tutaj. Ale idzie się połapać w tym, jeżeli się szczególnie robi od początku, według planu. Ja nie robiłem według konkretnego planu, a przynajmniej teraz go nie dostrzegam, więc tak średnio. A co my tu mamy? Konsola, uzbrojenie i osłon. Dobra. Dajcie mi to na wysoki priorytet. On musi być zrobione wcześniej niż to i to. Na to i tak surowców nie mam, zresztą na to też. Dobra. No, wstawać do roboty. Dużo pracy przed nami jest. Ale nie utraciłem osłon, po prostu mi się nie ładują, a działka mi po prostu nie działają. Dobra. Nie widzę, żeby tutaj było jakieś zagrożenie, więc póki co brak osłon nie jest tragedią. O, tu. O, zbudowali mi to. Uho, tylko nie mam do czego to podłączyć. Ha. Zróbmy w ten sposób, tak. I teraz będziesz mógł się tutaj podpiąć. Wbrew pozorom, wszystko jest tutaj poorganizowane. Te dwa przenoszą do tego. Ten i ten, który będzie tu. W tym momencie bodajże ten przenosi, nie. Ha. Okej. Ten tu nie powinien lecieć. Moment, moment. Skasujmy te, bo coś mi tutaj nie gra. Ten ma lecieć tu. Ten ma lecieć tu, to ma lecieć tu, to tu. Ten ma lecieć tu, ten ma lecieć tu. Wówczas tutaj ma dwa dostępne, więc ten, ten tu. I tu jeszcze jest miejsce na jeden. Tu. Ci dwaj lecą tu i to jest dobrze. Ty powinieneś energię przekazywać tu. I ty powinieneś energię przekazywać tu. O! Tu mam jedno miejsce na jeszcze jeden do zbudowania tu. I tu mam też jeszcze jedno miejsce na jeden zbudowany tu. O! Czego mi brakuje? Jednego bloku. A tu mi zbudowaliście? Tak. Bomba. W takim wypadku to mi przenieście. Ha. O tym nie pomyślałem.
to mi zdemontujcie. To póki co dostarczę zasilania, tak? Będę musiał zrobić jeden tutaj. Bo nawet tu. O! Tutaj dla działka i tu dla działka, ale póki co jeszcze nie. A, ten nie wyrabia z energią. A. Dobra, to spróbujmy zrobić w ten sposób, żebyś ty mu przekazywał energię. No tu mamy światełko do nadziei. Przenieście mi je tutaj. I teraz to już w ogóle będzie ci brakowało prądu. Dobra, ale jakoś to działa. Jakbyście mi to dokończyli, to przyniósłbym jeszcze... ja bym to przeniósł? Te bym przeniósł tutaj. Lód mi już wydobyli. Pozostałe wydobywają, dobra. Ale żeby to móc zrobić, potrzebuję, żeby... mi dokończyli. Czyli najprawdopodobniej stąd dostanę. Nie, nie stąd. Stąd. Ale jeszcze tutaj było jedno, ty. Ty robisz w tym momencie te bloki. A nie, jest zasilanie, dobrze. Mamy bloki energii. Ja myślę, że... Ha, 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 jak tu zbuduję... Tu zbuduję, to nie będą mieć dostępu do tego miejsca. Póki co zbudujmy to tu. Co my tu mamy? Konsola nawigacyjna i konsola interakcji. Interakcji mógłbym już przenieść w zasadzie. Chciałbym już przenieść. Natomiast nie chcę przenosić konsoli nawigacji na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że musimy stąd szybko uciekać. A meble, postawmy sobie tutaj takie dwa światełka. O, niech będą te. I w sumie mogę tutaj już zlecić też zbudowanie. Obiekty. Niestety telefony potrafią dzwonić w najmniej odpowiednim momencie. Myślę, że walkę z koalicją piratów zostawimy sobie już na następny odcinek. Ja w każdym bądź razie za dziś bym chciał wam bardzo podziękować. No i do następnego, mówił do was Runiczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć!